fałdowane góry i gęste lasy południowo-zachodniej Montany to miejsce, w którym człowiek może czuć się naprawdę samotny. Nie licząc Yellowstone i Big Sky, region ten jest słabo zaludniony ale dla mnie wcale nie była to wada, wręcz przeciwnie od co najmniej trzech lat nie byłem na wakacjach oprócz weekendowych wyjazdów na dzień lub dwa. Kilka lat temu, zaraz po wstępnym szkoleniu, patrol drogowy Montany umieścił mnie w Mizuli. Podobało mi się tam, ale od czasu do czasu każdy musi trochę odpocząć. Miałem dużo pracy, jednak harmonogramy w końcu się zgrały. Miałem wystarczającą ilość czasu, aby wziąć wolne na 14 dni z rzędu. W czasie pobytu w Mizuli udało mi się dość dobrze poznać Park Narodowy Glacier oraz otaczające go lasy. Postanowiłem więc wybrać się do Yellowstone. Nie byłem tam od czasu, gdy byłem dzieckiem, miałem wtedy około 10 lat. To były rodzinne wakacje, czy coś takiego, niewiele z nich pamiętałem. Miałem zarezerwowane kilka kempingów w samym parku, ale także w otaczającej go puszczy. Pomyślałem, że zaoszczędzę pieniądze na hotelach i na kilka dni zamieszkam pod namiotem. Spakowałem do pikapa wszystkie rzeczy potrzebne na kempingu, a także mojego wiernego psiego towarzysza. Ten go był trzyletnim syberyjskim Husky. Miał więcej energii niż reaktor jądrowy, ale był dobrym przyjacielem. Po około sześciu godzinach jazdy dotarliśmy na pierwszy kemping w pobliżu jeziora Earthquake Lake. Poszedłem na zarezerwowany przeze mnie kemping, jednak okazało się, że jest już zajęty. Porozmawiałem ze starszą parą, która była gospodarzami tego miejsca. Podobno jakiś błąd w ich systemie spowodował podwójną rezerwację, a ja po prostu przyjechałem jako drugi. Zaoferowali mi pełny zwrot pieniędzy i kupon na darmowy pobyt na innym kempingu, położonym niedaleko. Byli pewni, że będą tam wolne miejsca przez następne trzy noce. Pomyślałem, że to raczej mało prawdopodobne, bo był to szczyt sezonu turystycznego. Większość kempingów już dawno była zarezerwowana. Przyjąłem jednak pieniądze i kupon, uznając, że przynajmniej sprawdzę to miejsce, zanim pojadę do Big Sky i zapłacę 300 dolarów za noc w hotelu. Od poprzedniego kempingu dzieliło go około 10 minut jazdy samochodem. Położony wśród gęstych sosen, z dala od głównej autostrady. Wzdłuż południowego krańca pola namiotowego płynęła niewielka rzeka, a na jej przeciwległym brzegu znajdowała się stroma górska ściana. Las wokół był gęsty i trudny do przebrnięcia. Nigdy wcześniej nie słyszałem o tym miejscu. Nie pojawiło się w żadnym z moich wyszukiwań w internecie, gdy planowałem moją podróż kilka miesięcy temu. Wjeżdżając na teren obozu, zauważyłem przyczepę kempingową ustawioną na stałe w samym centrum. Z przodu znajdował się napis: Witamy w Howling Woods. Prosimy pukać. Wysiadłem z samochodu i podążyłem za wskazówkami znaku. Usłyszałem, jak ktoś krząta się w środku. Drzwi otworzyła starsza kobieta, miała mocno opaloną skórę, a jej niegdyś czarne włosy były teraz bardziej siwe niż ciemne. Zmrużyła na mnie zmęczone, brązowe oczy i uśmiechnęła się w geście powitania. Wyjaśniłem jej moją sytuację i pokazałem kupon. – Och, oczywiście, wybierz sobie miejsce, a potem wróci i zamelduj się. Przyniosę ci kilka broszur. Jej akcent był rdzennie amerykański. Wróciłem do auta po swoje rzeczy i znalazłem przyzwoite miejsce. Było czyste i płaskie, a wokół rosło tyle drzew, że mogłem liczyć na trochę prywatności. Na środku niewielkiej polany znajdowało się palenisko, a tuż obok mały stół piknikowy. Zaparkowałem samochód i zapiąłem tango na smycz. Poszliśmy długim, leniwym spacerem, z powrotem do gospodarza, a ja rozejrzałem się w tym czasie po innych obozowiczach. Z tego co mogłem stwierdzić, kemping był zapełniony w trzech czwartych, co jest dziwne jak na tę porę roku. Miejsca po obu moich stronach były zajęte. Jedno z nich przez przyjazną parę w średnim wieku z tablicami juta na kamperze i trzema maltańczykami biegającymi wokół niego pomachali do mnie a ja chwilę z nimi porozmawiałem powiedzieli że był to ich drugi miesiąc miodowy po tym jak cała ósemka ich dzieci w końcu się wyprowadziła kiedy wróciłem do starszej kobiety kazała mi wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy w którym podałem numer miejsca nazwisko i numer rejestracyjny Następnie wręczyła mi niewielką broszurę o lokalnych szlakach turystycznych, ulotkę o niebezpieczeństwie niedźwiedzi i odręcznie napisaną notatkę. Zaintrygowany, od razu otworzyłem kartkę. Zasady kempingu: proszę, przestrzegaj ich dla własnego dobra. Zasada pierwsza: zgaś wszystkie ogniska po zmierzchu. Zasada druga: jeśli musisz opuścić namiot po zmroku, nie używaj żadnego źródła światła, poruszaj się szybko i cicho. Zasada trzecia: jeśli w nocy usłyszysz coś za sobą, nie uciekaj, nie oglądaj się za siebie, po prostu to zignoruj. Zasada czwarta: po zmroku nie należy wydawać żadnych głośnych dźwięków. Zasada piąta: jeśli w nocy usłyszysz, że coś porusza się poza namiotem, nie patrz na to. Nie wychodź ze środka, zostań w swoim schronieniu. Zasada szósta. Szczeki, ujadanie, chrząkanie i prychanie to tylko lokalne dzikie zwierzęta i nie ma się czym przejmować. Zatyczki do uszu są zapewniane bezpłatnie przez gospodarza. Zasada siódma. Nie zostawiaj zwierząt domowych na zewnątrz w nocy. Zasada ósma. Zamknij wszystkie drzwi w swoim samochodzie, jeśli to możliwe. Zamknij również namiot na klucz. Kłódki można kupić u gospodarza. Zasada dziewiąta. Bez względu na wszystko nie opuszczaj ustalonych szlaków i dróg. Zasada dziesiąta. Nigdy nie opowiadaj o tym, co widziałeś lub słyszałeś na tym kempingu. Dziwny zestaw zasad, skomentowałem. Spojrzała na mnie, w jej starych brązowych oczach pojawił się błysk gniewu, jej brwi zmarszczyły się. Szybciej niż myślałem, że to możliwe, owinęła swoje kościste palce wokół mojego ramienia. Przestrzegaj zasad, to ważne. To było jedyne wyjaśnienie, jakie zaoferowała. W jej oczach pojawiła się powaga, której nigdy wcześniej u nikogo nie widziałem. Potem zwolniła swój imadłowy uścisk. Dobrze, oczywiście. Więc dlaczego to miejsce nazywa się wyjącym lasem? Nigdy o nim nie słyszałem. Dzikie zwierzęta robią dużo hałasu w nocy. To niezły spektakl, ale bardzo ważne jest, aby nigdy nie wchodzić z nimi w interakcję. Można je wystraszyć, albo gorzej, wyjaśniła. Podziękowałem jej za pomoc i ruszyłem z powrotem na kemping, chowając listę i broszurę informacyjną do tylnej kieszeni. Rozbiłem namiot, załadowałem całe jedzenie do środka i rozpaliłem małe ognisko. Wypiłem kilka piw i upiekłem hot dogi nad otwartym ogniem. Otworzyłem książkę, przeczytałem kilka rozdziałów i wypiłem jeszcze trochę. Zmierz szybko mnie dopadł. Posprzątałem bałagan i wyciągnąłem telefon, żeby sprawdzić pogodę. Nie miałem zasięgu, ale w tym kraju nie było to niczym dziwnym. Zaniosłem puszki po piwie do najbliższego śmietnika i załatwiłem swoje sprawy w toalecie. Gdy wróciłem do namiotu, zaczęło się już ściemniać. Przywiązałem tango łańcuchem, a sam przygotowałem namiot, włączając latarkę. Gdy rozkładałem śpiwór, tango zaszczekał. Tango, jak większość haski, miał swoje dziwactwa. Był gadułą, często wył i wydawał te śmieszne, typowe dla tej rasy odgłosy. Ale szczekał tylko wtedy, gdy się bał. Wyskoczyłem z namiotu, chwyciłem z plecaka spray na niedźwiedzie i latarkę, po czym wycelowałem promień światła w ścianę lasu. Tango skulił się pod stołem piknikowym. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się tak zachowywał. Rozświetliłem latarką polanę, ale nic nie zobaczyłem, tylko ciemny las. Drzewa rozpraszały promień, przez co trudno było dostrzec cokolwiek poza polaną. Wyciągnąłem go spod stołu i wprowadziłem do namiotu. Rok temu byliśmy stan go na szlaku turystycznym w Kutenay. Skręciliśmy w zakręt i stanęliśmy twarzą w twarz z grizzly. Tango niemal mnie przewrócił, próbując rzucić się na niedźwiedzia, zupełnie nieświadomy jego rozmiarów. Dlaczego więc teraz zachował się zupełnie przeciwnie? Zmusiłem się, by nie myśleć o tym więcej. Uznałem, że niedźwiedź po prostu zaskoczył go, po czym uciekł, gdy usłyszał, że się zbliżam. Wyłączyłem latarkę i położyłem się w śpiworze, nadal trochę zdenerwowany. Piwo i zmęczenie sprawiły jednak, że sen w końcu mnie zmożył. Nie byłem pewien, jak długo spałem. Kiedy go znów zaszczekał, usiadłem prosto. Wszystkie włosy na jego ciele były wyprostowane, a oczy wpatrzone w przednią klapę namiotu. Dopiero po sekundzie, gdy wyszedłem z półsnu, usłyszałem, co się dzieje: dźwięk rozpinanego suwaka namiotu. W ciemności ledwie mogłem dostrzec powoli przesuwający się zamek. Różne opcje przewijały się przez zamroczony umysł. Sięgnąłem do torby i wyciągnąłem z kabury gloka. Zawsze miałem go przy sobie w dziczy jako ostatnią deskę ratunku do obrony przed niedźwiedziami. Włączyłem latarkę zamontowaną na broni i krzyknąłem. Przestań i odejdź, nie będzie strzałów ostrzegawczych. Zamek błyskawiczny przestał się poruszać. Niewyraźnie widziałem sylwetkę czegoś, co wyglądało na dużego mężczyznę przykucniętego po przeciwnej stronie klapy. Tym razem tango zaczął warczeć, przygotowując się do walki. Nagle sylwetka zniknęła. Usłyszałem, jak coś wbiega w gęste zarośla za namiotem. Wybiegłem ze środka z bronią w ręku, rozbłysnąłem światłem po polanie, ale znów nic nie zobaczyłem. Tango stał nieruchomo i wpatrywał się w jakiś punkt w ciemnym lesie. Wciąż miał wyszczerzone kły, a z jego gardła wydobywał się niski warkot. Co to było? Chłodny wiatr i mroźne górskie powietrze szybko zapędziły mnie z powrotem do namiotu. Odłożyłem broń do plecaka, ręce mi się trzęsły. Widziałeś to? Zapytałem Tango. Zaczął się na mnie gapić, a jego niebieskie oczy nie dawały odpowiedzi. Przez resztę nocy leżałem w śpiworze. Tym razem sen nie przychodził, bo adrenalina nie chciała opuścić mojego ciała. Co gorsza, zaczęło się wycie. Chór mrożących krew w żyłach skowytów rozległ się w nocnym powietrzu. Nie brzmiało to ani jak wycie wilka, ani kojota. Nigdy nie słyszałem czegoś podobnego przez wszystkie noce, które spędziłem w górach. Skowet zaczął się w oddali, w końcu jednak wydawało się, że źródła przeniosły się na teren kempingu. Słyszałem je z różnych kierunków. Niektóre blisko mojego namiotu, inne daleko. Jeden z nich brzmiał tak, jakby był tuż za mną: głośny, niemal rozdzierający uszy, upiorny, żałobny skowet. Chwyciłem mocno pistolet, czekając aż coś się stanie, ale w końcu wszystko ustało. Wszystko. Nie słyszałem nawet szumu wiatru w koronach drzew. Przez ściany namiotu zaczęło prześwitywać światło dnia. Obudziłem tango, mówiąc mu, że skoro ja nie śpię, to on też musi się obudzić. Założyłem ciepłe ubranie i wyszedłem z namiotu. Przy moim stole piknikowym siedziała starsza kobieta, która była gospodarzem kempingu. Przestraszony odskoczyłem do tyłu, odruchowo sięgając do prawego biodra po broń. Nie było jej tam. Spokojnym, łagodnym tonem powiedziała: Złamałeś zasady. Co? Złamałeś zasady. Wypuściłeś psa po zmroku, używałeś latarki, wyszedłeś z namiotu, nie zamknąłeś go na klucz. I co z tego? Te zasady są tam nie bez powodu, abyś nie przyciągał niechcianej uwagi. Uwagi czego? Stworzeń z lasu. Słuchaj, coś próbowało otworzyć mój namiot. Żadne zwierzę nie jest w stanie tego zrobić. Chciałbyś kupić kutkę? Westchnąłem. Te. jasne. Sięgnęła do swojej torby i rzuciła mi jedną. Pięć dolców. Poszperałem w kieszeni, aż znalazłem swój portfel i wręczyłem jej banknot pięciodolarowy. Przestrzegaj zasad, powiedziała raz jeszcze, po czym wstała i odeszła. Stałem tak przez chwilę, zastanawiając się nad tym, co wydarzyło się przez ostatnie osiem godzin. Tango skomlał przy swojej miejsce z jedzeniem, dzięki czemu wróciłem do rzeczywistości. Wyciągnąłem patelnię i przygotowałem jajka i bekon. Tango spojrzał na swoją karmę, a potem na mnie tymi swoimi smutnymi oczami. Złamałem się i nałożyłem mu trochę bekonu. Po śniadaniu posprzątałem obóz i przebrałem się w ubrania do wędrówki, po czym wraz z Tango wyruszyłem na poszukiwanie szlaków turystycznych. Wyczerpany po około 15 milach wędrówki zwaliłem się na ławkę w obozie. Miałem mniej więcej dwie godziny do zmroku. Zszokowany wydarzeniami poprzedniej nocy, postanowiłem, że przez resztę pobytu będę ściśle przestrzegał zasad. Zastanawiałem się nad wyjazdem, ale kemping był przepiękny i darmowy. Pobliski hotel kosztowałby 600 dolarów lub nawet więcej za dwie noce. Uznałem, że jeśli będę przestrzegał zasad, o których mówiła kobieta, nic mi się nie stanie. Gdy zapadł zmrok, tango i ja byliśmy już w środku. Przełożyłem kłódkę przez otwory w suwakach klapy namiotu i zamknąłem ją na klucz. Mój pistolet leżał obok śpiwora, razem z zapasowym magazynkiem. Przeczytałem kilka rozdziałów książki, podczas gdy tango zaczął drzemać. Około 22.00 zaczęło się wycie. Kakofonia dziwnych skowytów i jęków. Trwało to 12 pełnych minut. Niemal się nimi delektowałem, słuchając jak się zbliżają, jak poruszają się wokół obozu. Założyłem, że to wilki lub kojoty, mimo że sam nie byłem co do tego przekonany. Tango nie wydawał się być nimi zaniepokojony, co trochę mnie uspokoiło. Kiedy głosy ucichły, wtuliłem się głębiej w swój plecach, gotowy do snu. Spadł lekki deszcz. Słyszałem jak rozpryskiwał się na namiocie i wtedy przyszło najgorsze uczucie, jakie mogło się pojawić. Poczułem, że muszę iść do toalety. Powinienem był pomyśleć o tym wcześniej. Spojrzałem na Tango, spokojnie śpiącego obok mnie. Wciągnąłem bluzę z kapturem i po omacku znalazłem wsuwkę na suwak. Poszukałem listy w kieszeni spodni i sprawdziłem ją dwukrotnie. Jeśli musisz opuścić namiot po zmroku, nie używaj żadnego źródła światła. Łazienka była oddalona o jakieś 100 metrów, gdybym szedł drogą. Uznałem, że bez latarki to bezpieczniejsza opcja. Zastanawiałem się nad wzięciem pistoletu, ale nie miałem jak go nosić. Zdecydowałem się na spray na niedźwiedzie i schowałem go do kieszeni. Tango nawet się nie obudził, gdy wyślizgiwałem się z namiotu. Zdjąłem kutkę, a następnie zapiąłem ją od zewnątrz, upewniając się, że nic nie będzie przeszkadzać mojemu towarzyszowi. Trudno mi było zostawić go samego w namiocie, ale regulamin zabraniał wychodzenia ze zwierzętami po zmroku. Bez większych problemów dotarłem do toalety. Gdy wychodziłem, pokryta wodą klamka przesunęła się i drzwi głośno się zatrzasnęły. Właśnie złamałem kolejną zasadę. Zacząłem iść z powrotem do namiotu. Słyszałem, że coś porusza się w gęstym lesie obok mnie. Zignorowałem to, szedłem dalej. Potem to coś się oddaliło, a przynajmniej tak mi się wydawało. Po kilku następnych krokach zauważyłem, że słyszę za sobą drugą parę nóg. Ale tylko wtedy, gdy stąpałem, serce zaczęło mi walić. Po kręgosłupie przebiegł mi zimny dreszcz. Zignoruj to. Wyglądało na to, że odmierzało czas, aby dopasować swoje kroki do moich. Celowo starało się, żebym nie wiedział, że tam jest. Zignoruj to, postępuj zgodnie z zasadami. Każde włókno mięśniowe w moim ciele mówiło mi, żebym uciekał. Wiedziałem, że bieganie w deszczu po śliskiej drodze nie przyniesie mi nic dobrego. Mocno chwyciłem w dłoń spray na niedźwiedzie. Jego kroki stawały się coraz głośniejsze. W końcu dotarłem do namiotu. Uklęknąłem, aby otworzyć zamek, walcząc, żeby się nie odwrócić czułem, że jest za mną. Ręce mi się trzęsły. Znalezienie kłódki zajęło mi całą wieczność. Czułem jego oddech na karku. Zignoruj to. W końcu otworzyłem zamek. Rozpiąłem klapę na tyle, że mogłem wcisnąć się do środka i szybko zamknąłem ją za sobą. Sięgnąłem po pistolet i wycelowałem go tam, gdzie myślałem, że jest to coś, uważając, żeby odruchowo nie zapalić światła. Cisza sięgnąłem do przodu i zapiąłem kłódkę z powrotem, z trudem robiąc to jedną ręką, podczas gdy drugą trzymałem pistolet przed sobą. Kroki oddalały się, odchodził przedzierał się przez gęste krzewy. W ciemności nawet nie zauważyłem, że ten go podszedł i polizał mnie po twarzy. Dobry piesek, wracaj do spania. Był posłuszny, okrążył swoje miejsce kilka razy i ponownie się położył. Minęło parę minut, zanim przestałem się trząść, a potem jeszcze kilka, aż przerażony umysł pozwolił mi odłożyć broń. Sen przychodził powoli. Słyszałem, jak otwierają się drzwi sąsiedniego kampera, wypuszczali swoje psy. Zły pomysł. Zwierzęta piszczały i wyły, poruszały się w moim kierunku. Słyszałem jak jeden z nich dyszał i węszył kilka metrów od mojego namiotu. Usłyszałem szczeknięcie. Tango poderwał się z miejsca, wpatrując się w punkt w ścianie namiotu, przez który docierały dźwięki. Przysunąłem się, owijając dłoń wokół jego pyska, aby nie wydał żadnych dźwięków. Usłyszałem ruch. Pies biegał wokół mojego kempingu. Po chwili oddalił się, szczekał przez całą drogę. Potem nastąpił znacznie głośniejszy dźwięk, dziwny szelest w zaroślach, a ujadanie ustało. Drzwi kampera otworzyły się i wydawało mi się, że pozostałe dwa psy wbiegły po schodach. Lucy? Lucy! zawołał mężczyzna. Zły pomysł numer dwa. Przez mój namiot przebiło się światło, musiał włączyć latarkę, żeby poszukać psa. Słyszałem, jak schodzi po schodach i zaczyna przedzierać się przez las. Erik, wracaj do środka! Jestem pewna, że Lucy tylko ogląda okolice, zaraz wróci. Zawołał głos kobiety: Jego żona Tak, tak, masz rację. Szedł po schodach i drzwi się zamknęły. Zwolniłem uścisk na tango, a on znów polizał mnie po twarzy. Nie usłyszałem nic więcej. Po kilku długich minutach nasłuchiwania spróbowałem ponownie zasnąć. Przyszło mi to znacznie łatwiej niż powinno. Ranek był chłodny i wilgotny. Ubrałem się i wypuściłem tango na dwór. Słyszałem, jak wbiega gdzieś w zarośla. Kiedy wrócił, zauważyłem, że na jego przedniej prawej łapie jest trochę krwi. Co ci się stało? Uklęknąłem i przyjrzałem się jego łapie. Nie znalazłem żadnych skaleczeń. Potem zauważyłem, że na tylnych łapach też ma jakieś ślady. Wtedy wszystko stało się jasne. Wstałem i podszedłem do miejsca, w którym przed chwilą był tango. Rozchyliłem gęsto porośnięte liśćmi gałęzie i przebrnąłem przez gąszcz ciernistych krzewów. Wtedy to zobaczyłem. Ziemia była pokryta krwią, krew i białe futro. Jej rozpryski malowały pnie pobliskich sosen. Natychmiast połączyłem fakty. Pies, którego słyszałem zeszłej nocy. Było jeszcze wcześnie. Para w kamperze chyba wciąż spała. Czy powinienem im powiedzieć? Ja sam chciałbym wiedzieć, gdyby coś takiego stało się tango, ale z zasady zabraniają o tym mówić. Czymkolwiek było to miejsce, zaczynało mnie przerażać. Jeszcze tylko jedna noc. Spakowałem plecak, zabrałem tango i wyruszyliśmy na czternastomilową trasę, która miała nam zająć cały dzień. Po długiej wycieczce, pełnej pięknych górskich łąk, surrealistycznych widoków i wspaniałych jezior, wróciliśmy na kemping. Spakowałem do samochodu wszystko, co nie będzie nam potrzebne na noc. Zauważyłem, że para na sąsiednim miejscu kempingowym nie siedzi już z trzema psami. Były tylko dwa. Nic dziwnego. Obiad był tylko zapuszkowanym posiłkiem turystycznym, ponieważ cała reszta jedzenia została spakowana do ciężarówki. Rano planowałem wyjechać z tego miejsca tak szybko jak to możliwe. Słońce zaczęło zachodzić i razem z tango weszliśmy do namiotu. Przeczytałem kilka następnych rozdziałów mojej książki, dopóki nie zrobiło się zbyt ciemno, by odczytać słowa. Sen przyszedł dziś dość łatwo, ale nie trwał zbyt długo. Trzaskające gałązki dały mi znać, że ktoś lub coś przechodzi obok mojego namiotu. Sprawdziłem telefon, okazało się, że jest około północy. Przynajmniej przespałem dzisiejsze wycie. Usłyszałem kilka głosów jakieś nastoletnie dzieciaki szukające wrażeń. Widzisz coś? Szepnął jeden z nich. Nie, ale to na pewno tam jest, odpowiedział drugi. Zakręciło mi się w głowie. Ci idioci dadzą się zabić. Otworzyłem małe okienko z boku namiotu i wyjrzałem przez foliową szybkę. Mieli wyciągnięte latarki i buszowali w zaroślach. Wyglądało to tak, jakby mieli przed sobą telefony i jakby coś nagrywali. Wtedy z lasu w ich świetle coś wyszło. Bez względu na to, czy był to człowiek, zwierzę, czy dziwna kombinacja obu, było najbardziej przerażającą istotą, jaką dane mi było zobaczyć. Ogromne, łamiące gałęzie drzew poroże, płonące, czerwone oczy i wychudzone ciało, pokryte tłustym futrem. Zamarli na sekundę, krzyknęli, a potem pobiegli. Sięgnąłem po broń, musiałem coś zrobić, ale zanim wyszedłem ze swojego namiotu, krzyki zamilkły, urywając się w połowie. Zobaczyłem krew i wnętrzności, rozpryskujące się po pobliskich drzewach. Cofnąłem się, uważając, żeby nie narobić hałasu. Wróciłem do namiotu i zamknąłem go na klucz. Co innego mogłem zrobić, nie mogłem im pomóc. Już nie. Przyciągnąłem tango blisko siebie, nie wypuszczając pistoletu z dłoni. Słyszałem jak to coś jadło, szczęk zębów, mlaskanie i trzask łamanych kości. Postępuj zgodnie z zasadami. Tej nocy starałem się jak mogłem, żeby zasnąć. Chciałem o tym zapomnieć. Kiedy w końcu rozchyliłem powieki, zdałem sobie sprawę, że jest dzień. Otworzyłem namiot. Pierwszym, co zobaczyłem, był radiowóz blokujący wjazd mojego samochodu. Zastępca szeryfa rozmawiał z innym obozowiczem, trzymając w ręku długopis i notes. Grupa ludzi ładowała worek z ciałem do karetki. Rozejrzałem się po okolicy. Zauważyłem innego policjanta, który szedł w moją stronę z surowym i ponurym wyrazem twarzy. Pokazałem mu swoją odznakę, a on jakby trochę się rozluźnił. Dobrze widzieć tu kogoś od nas. Słyszałeś coś wczorajszej nocy? Przez mój umysł przebiegła tylko jedna myśl: postępuj zgodnie z zasadami. Nie, dlaczego? Co się stało? Gestem wskazał na worki z ciałami. Wygląda na to, że kilku obozowiczów zjadł niedźwiedź. Byłeś pięćdziesiąt metrów od nich i nic nie słyszałeś? Nie, ciężki dzień wędrówki i w ogóle. Byliśmy dość zmęczeni, musieliśmy mocno spać. Przepraszam, że nie mogę pomóc. Ech, nie ma sprawy. Podałem mu swoje nazwisko i dane kontaktowe, a on mnie puścił. Spakowałem namiot tak szybko, jak tylko mogłem i przepchnąłem się pikapem obok radiowozu. Zatrzymałem się dopiero przed przyczepą gospodarza. Zapukałem. Ona otworzyła. Co to za miejsce? wykrzyknąłem. Uśmiechnęła się. Stare, niezbadane i wypełnione pradawną energią. Nieprzeznaczone dla naszego gatunku, a jednak tu jesteśmy. Jak wszędzie. Mam nadzieję, że podobał ci się Twój pobyt. Potem zamknęła mi drzwi przed nosem, zanim zdążyłem odpowiedzieć. Przez chwilę wpatrywałem się w stare deski. Z zamyślenia wyrwało mnie stuknięcie w szybę. Z okna przyczepy wypowiedziała do mnie ostatnie słowa: Przestrzegaj zasad. Tak też zrobiłem i odjechałem. Tango i ja spędziliśmy wspaniałe wakacje, ale od tamtej pory góry już nigdy nie były dla mnie takie same. To uczucie bycia obserwowanym, śledzonym, teraz jest zawsze obecne. Niedługo potem przeniosłem się do Salt Lake City. Rzadko już jeżdżę na biwaki, choć tango i ja uwielbiamy nasze jednodniowe wycieczki. Wciąż przestrzegam zasad i tak jest do dziś. Za każdym razem, gdy biwakuje, czy na pewno o to jej chodziło? Na zakończenie, zobaczmy jeszcze, co mieliście do powiedzenia w komentarzach tydzień temu. Czy to normalne, że potwór, który siedzi codziennie w nocy na moim krześle, gdy zapale światło, zmienia się w moje ubrania? I co się stanie, jak kiedyś zapalę światło, a on się nie zmieni? Cóż, nie będziesz miał się w co ubrać, ale mieszkając z potworem w jednym pokoju, to powinno być twoje najmniejsze zmartwienie. Wszystkim duchom z mojego domu się podobało, tylko jeden demon zrobił się zbyt nerwowy. Jak myślisz, o co chodzi? To u nich normalne. Zostaw mu trochę ciastek, wyjdź z mieszkania i wróć za kilka dni. Jeśli będziemy mieli szczęście, demon nie otworzy portalu do piekła i dożyjemy kolejnego wschodu słońca. Te wszystkie piekielne istoty, które by się wydostały, niewiele by z nas zostało. Co zrobić, jeśli mój potwór z szafy nie chce już jeść pizzy i patrzy się na mnie głodnym wzrokiem? tej nocy nie zasypiaj kiedy usłyszysz że otwiera się szafa uciekaj